Zatrzymałem się dzisiaj przy 6 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie prorok Izajasz otrzymuje wizję od Boga dotyczącą swojego powołania. I zastanawiałem się nad tym fragmentem i zderzyłem się z niesamowitym słowem. Kadosz, święty, oddzielony, odcięty, po prostu inny. To słowo kadosz wywoływało u niejednego Izraelity przerażenie, strach. To wielkie zderzenie z Bożą świętością sprowadzało go do parteru. Aniołowie po prostu śpiewali. Muszę przyznać, że zacząłem dalej zastanawiać się nad świętością. I kiedy zacząłem wertować Biblię, kiedy dotarłem do tekstów Nowego Testamentu, kiedy wszedłem w listy apostoła Pawła, apostoła Piotra, wielokrotnie można w nich wyczytać wezwanie do świętymi. Świętymi bądźcie, hagios, święty, inny. Poczytałem te wszystkie listy, które były adresowane do konkretnych osób, do konkretnych zborów. I dalej zacząłem sobie zadawać pytanie, co też ja mam wspólnego ze świętością. Jakby nie patrzeć, słowo kadosz czy słowo hagios to inny. Według Biblii inny, święty to człowiek wierzący Jezusowi Chrystusowi, żyjący Jego zasadami. Czy ja jestem inny? Czy Ty jesteś inny? Czy żyjesz Chrystusowymi zasadami? Jeśli tak, to jesteśmy święci. Życzę tego sobie i Tobie.